Wit Bryliński, witam Państwa serdecznie. Już 21 sierpnia odbędą się dożynki powiatowo-gminno-parafialne w Rychwale i o tym szczególnym wydarzeniu porozmawiam dziś z moimi gośćmi, a są nimi Stanisław Bielik, starosta powiatu konińskiego. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. I Stefan Dziamara, burmistrz gminy i miasta Rychwał. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam pana, witam państwa. W tym roku widzimy, że żniwa już powoli zbliżają się ku końcowi. Wiemy, że ta sytuacja, jaka mamy za naszą wschodnią granicą, te ceny nawozów, jakie wzrosły w wyniku wojny w Ukrainie, też dały się we znaki rolnikom. Poza tym susza, z którą w tym roku także przyszło im się zmierzyć. Jak sytuacja, panie starosto, wygląda, jeśli chodzi o tegoroczne plony właśnie na terenie całego powiatu? No niestety rok 2022 dla rolnictwa nie jest sprzyjający. W okresie zimowym nie było śniegu, brak okrywy śnieżnej, co no w bardzo zdecydowany sposób obniżyło poziom wód gruntowych, a wiadomo, że nasz region jest narażony na brak dostatecznej ilości opadów. Później również w okresie wiosennym też tych opadów nie było, dopiero później troszeczkę pod koniec wiosny czy na początku lata, ale to już nie do końca mogły być odrobione straty, jakie wcześniej powstały, dlatego też rolnicy narzekają głównie na bardzo słabo wykształcone ziarno, co oczywiście ma wpływ na wielkość plonów. No i oczywiście to, co tutaj pan redaktor zauważył, no niestety całe to otoczenie rolnictwa, głównie ceny paliw, ceny nawozów, ceny środków ochrony roślin. To wszystko razem składa się na to, że niestety te koszty tej produkcji są bardzo, bardzo wysokie. A więc sytuacja w rolnictwie jest na dzień dzisiejszy niekorzystna. Trudno jeszcze mówić o cenach zbóż, jakie będą, bo jeszcze skup się praktycznie nie rozpoczął. Oceniamy, że to będzie gdzieś w granicach 1200-1300 pszenica, owiec, jęczmień około 1050-1100 zł. No ale jest jeszcze też pewne takie niebezpieczeństwo, że zboże ukraińskie, które powinno tranzytowo przechodzić przez nasz kraj, ono częściowo się zatrzymuje i to będzie miało wpływ na pewno na cenę naszych zbóż, tych, którzy rolnicy przeznaczą do sprzedaży. Panie starosto, wiemy, że na terenie powiatu znajduje się ponad 11 tysięcy gospodarstw i jednak to rolnictwo jest taką dominującą gałęzią gospodarki. Jakie kierunki produkcji dominują na terenie powiatu konińskiego? No chyba w tej chwili to rolnicy coraz to bardziej przechodzą na chów bydła, opas bydła, głównie bydło opasowe. Jeszcze trochę jest trzody chlewne, ale tu jest niższa opłacalność trzody chlewnej. Te warunki bardziej zmienne są, jeśli chodzi o chów trzody chlewnej i tutaj więcej przechodzą na tego też, jeśli mamy, a tutaj pokazały ostatni nasz powiatowy konkurs rolnika powiatowego, pokazał, że najbardziej, że tak powiem, okazałe są gospodarstwa zajmujące się hodowlą bydła i to tego, można by powiedzieć, najtrudniejszego kierunku, jakim są krowy mleczne, ponieważ jest to, według mojej oceny, jest to najtrudniejszy kierunek w hodowli. Dlatego też między innymi jest, no bardzo co roku jest większa uprawa kukurydzy, która jest przeznaczona głównie pod chów bydła. Panie burmistrzu, jak to wygląda na terenie gminy Rychwał? Też wiemy, że ponad 1300 gospodarstw znajduje się w Rychwale i na wioskach należących do gminy. Jak rolnicy oceniają tegoroczne plony, tegoroczne zbiory? Czy rzeczywiście sytuacja jest trudniejsza niż w poprzednich latach, czy może jednak jest trochę inaczej? Tak, no na pewno ta sytuacja i międzynarodowa i oczywiście to, co się wydarzyło w ostatnim okresie czasu, zwłaszcza wzrost cen i duża inflacja, zdecydowanie dotknęły rolników. Ja często używam takiego określenia, że rolnicy pewnie przeznaczają na zakup środków ochrony roślin, nawozów podobne kwoty, tylko niestety kupują tych nawozów dużo, dużo
jeszcze mniej z racji tej, że po prostu niestety te ceny tak mocno poszły do góry. Oczywiście gmina Rychwał faktycznie wpisuje się w ten ogólne spojrzenie powiatu konieckiego. Jesteśmy gminą rolniczą, tak jak pan redaktor wspomniał, około 1300 gospodarstw. W przeważającej większości to są już dość dobrze wyspecjalizowane gospodarstwa. Niestety dzisiaj małe gospodarstwa, coraz trudniej im jest się utrzymać na powierzchni, a więc one niestety zanikają. W gminie Rychwał faktycznie podobnie jak właśnie w powiecie, czy tu w wschodniej Wielkopolsce, to tak trzy kierunki są, czyli faktycznie mleko, opasy, oczywiście również. Dzisiaj zostałem mile zaskoczony, bo właśnie jadąc tutaj troszeczkę sprawdzałem, jednak jest kilka wyspecjalizowanych gospodarstw, które zajmują się również hodowlą trzody, a więc nie straszne im są te kwestie związane z panującymi chorobami, jednak podejmują ryzyko. No i oczywiście drób, ale cała masa oczywiście to są też rolnicy, którzy w mniejszych właśnie sposób produkują to, co jest dzisiaj ważne dla rolników, ale dodałbym może jeszcze jedną rzecz do tego, co pan starosta wspomniał. Otóż również niestety Wielkopolskę Wschodnią, w tym również gminę Rychwał, dotknęły poza właśnie wspomnianymi suszami to te anomalie pogodowe, które były i również niestety wielu rolników utraciło dachy nad obiektami gospodarczymi, już nie wspominając o mieszkaniach. Pomoc państwa, która była, to była, powiedziałbym, w niewielkim stopniu. Niestety, jeśli chodzi o kwestie obiektów gospodarczych, to tutaj ta pomoc była znikoma albo właściwie zerowa. W związku z tym naprawdę to było dodatkowym takim obciążeniem, które wpłynęło na sytuację rolników, ale ogólnie, tak jak to tradycyjnie bywa, polski rolnik jest w stanie pokonać wiele kłopotów i pewnie również pokona to, jednak jest na pewno coraz trudniej i to, co powiedziałem na początku, niestety tylko utrzymują się na poziomie duże gospodarstwa. Niestety małe gospodarstwa coraz trudniej mają jakby zachować ten bilans finansowy korzystny i żeby to było źródłem utrzymania. Jeśli ono jest, to jest tylko takim uzupełnieniem, czyli bezwzględnie mówimy tutaj o ogromnej specjalizacji. Wspomnieli panowie, że rzeczywiście trud rolnika musi zostać wynagrodzony, tym bardziej, że widzimy te warunki, z jakimi mierzą się polscy rolnicy, no nie należą do najłatwiejszych i to jest głównie też ta sytuacja zewnętrzna, ale także warunki atmosferyczne, więc to podziękowanie w tym roku będzie miało też wymiar szczególny i wiemy, że w tym roku szybciej niż w ubiegłym, bo 21 sierpnia dożynki powiatowo-gminno-parafialne będą miały miejsce w Rychwale, więc przejdźmy teraz do tego punktu i panie burmistrzu, jakie atrakcje na to wydarzenie przygotowano. Ja się bardzo cieszę, że pan starosta i samorząd powiatowy zdecydowały się jakby wyznaczyć miejsce, czyli gminę Rychwał, jako głównego organizatora. Wiemy, że wspólnie przeżywamy tą radość. Jest to podziękowanie rolników za to, że możemy się czuć bezpiecznie w zakresie bezpieczeństwa żywieniowego. Postaramy się maksymalnie zmobilizować, żeby to święto wyglądało w sposób wyjątkowy. Oczywiście kwestia atrakcji to jest jakby pewien element umowny, bo przecież najistotniejsze to jest to, żeby z jednej strony wyróżnić i docenić trud rolnika, z drugiej strony faktycznie zgodnie z tradycją polską odbędzie się msza w kościele w Rychwale, a więc zbierzemy się na rynku, gdzie jest sporo miejsca i w sposób właściwy można będzie pokazać cały korowód, który najpierw wkroczy do kościoła wspólnie z wieńcami, następnie po mszy, która się zakończy według całego scenariusza związanego właśnie w tej materii. Tutaj głos decydujący oczywiście ma ksiądz proboszcz, kanonik Marek Molewski, który również jest współorganizatorem tego spotkania. Po mszy świętej oczywiście przejdziemy do naszego rychwalskiego parku, gdzie
w amfiteatrze odbędzie się część druga, czyli ta oficjalna, i oczywiście część trzecia, gdzie będzie troszeczkę bardziej dla ucha, dla duszy i oczywiście dla ciała, bo przecież nie wyobrażam sobie, żeby dożynki były i żeby nie było właśnie z jednej strony tego, co potrafią przygotować nasze koła gospodyń wiejskich, również dobrej muzyki, przyśpiewek, bo przecież oczekujemy z panem starostą, żeby nam pewnie wytknięto pewne takie czy inne kwestie. To jest pewnego rodzaju tradycja i ona oczywiście musi być. No i oczywiście Gwiazda Wieczoru to jest zespół diskopolowy, czy popołudnia, właściwie bym powiedział André. A więc na pewno wszyscy będą usatysfakcjonowani. Udało nam się również wspólnie z panem starostą przygotować wyróżnienia dla rolników, a więc w różnych klasach to się odbędzie, czyli mam na myśli zarówno z ministerstwa, z powiatu, jak i wyróżnienia gminne, które będą dotyczyły naszych rolników, ale to jest coś wyjątkowego, bo prawda jest taka, że święto rolników, czyli który jest obchodzone i właściwie pokazywane właśnie w tym wyjątkowym dniu, czyli na dożynkach, to nie jest jedyny dzień, kiedy my pamiętamy o polskim rolnictwie. Dzisiaj pan starosta mówił o wielu kłopotach, mówiliśmy o suszy, mówiliśmy o wichurach, ale przecież wiemy doskonale, że jak wspominaliśmy, ta sytuacja jest makabrycznie i ona zmienia się z chwili, z godziny na godzinę. My widzimy piękne ciągniki oczywiście, my widzimy piękne gospodarstwa, natomiast rzadko kto próbuje zajrzeć do środka i zobaczyć, że w niedzielę, w sobotę, kiedy wielu z nas spędzamy na spotkaniach, uroczystościach, to rolnik musi wiedzieć, że właśnie w tym czasie trzeba nakarmić krowy, świnie, czy dać również karmę właściwą ptactwu różnego rodzaju. Może ostatnia rzecz, panie redaktorze, czyli odnośnie rolników naszych, to właściwie tak jak wspomniałem, to jest właśnie, specjalizują się nasi rolnicy, faktycznie to jest krowy i mleko. Dwa to są właśnie również wspomniane chlewnie i to spore, duże. I trzy to jest kwestia również drobiu, który dzisiaj też jest już w naszej gminie ważnym elementem, o którym też pamiętamy. No i oczywiście ogrodnictwo nieco w mniejszym stopniu, ale ono też występuje. Więc wszystkim dzisiaj dziękujemy. Panie burmistrzu, to o czym pan wspomniał, ten najważniejszy punkt uroczystości dożynkowych, czyli te tradycje, dzielenie się chlebem, no nie może się obejść bez starostów dożynkowych. I komu w tym roku przypadło to zaszczytne miano? Pan starosta dał nam taki przywilej, że jeśli organizatorami jesteśmy, to oczywiście to są rolnicy z gminy Rychwał i za to bardzo dziękujemy. Ale jeśli wspomnę, że starostą dożynek będzie wielkopolski rolnik roku 2020, to jest pan Michał Holewicki, no to tutaj myślę, że wszyscy jakby są przekonani, że nie tylko to jest nasza taka ocena, ale po prostu całej kapituły wielkopolskiej i będzie to wyżyć mu również pani rolnik, która pełni obecnie funkcję radnej i przewodniczącej Komisji Rolnictwa w gminie Rychwał, pani Iwona Małolepsza. To są jakby przykład, że staraliśmy się dobrać ludzi, którzy na pewno z jednej strony prowadzą wyspecjalizowane gospodarstwa, które osiągają bardzo dobre wyniki, a również pokazujemy, że młodzi ludzie, czyli pozostali, zdecydowali się na pozostanie na wsi, by prowadzić gospodarstwa i odnosić sukcesy. Panie starosto, to już 20. edycja powiatowego konkursu Powiatowy Rolnik Roku. Jubileuszowa, można powiedzieć, a więc też wyjątkowa. I właśnie 16 gospodarstw zostało w tym roku zwizytowanych. Czy możemy podsumować jakoś te wizyty? Bo oczywiście laureatów poznamy podczas samych dożynek. No, cieszy przede wszystkim fakt, że w tym roku wyjątkowo dużo zostało zgłoszonych gospodarstw, bo 16 przez 10 samorządów gminnych, nie tylko przez samorządy gminne. I wśród tych gospodarstw są naprawdę bardzo, bardzo okazałe gospodarstwa, które są mocno zmechanizowane,
które ułatwiają mocno produkcję, pracę dla rolników. Kapituła, która oceniała te gospodarstwa, była w pewnym momencie nawet zaskoczona, bo w jednym z gospodarstw do sprzątania obory nawet zobaczyli, że jest specjalny robot do sprzątania te obory, a więc rolnicy umieją po prostu wykorzystywać te możliwości, które stwarzają głównie środki unijne po prostu i inwestują w te gospodarstwa, inwestują bardzo drogi sprzęt, ale jednocześnie sprzęt, który bardzo mocno ułatwia pracę w rolnictwie, co pozwala po prostu osiągać i większe plony. Gospodarstwa te, które zostały zwizytowane, 10 będzie laureatów, 10 będzie nominowanych, 5 będzie laureatów. Są to wszystko gospodarstwa, bo kapituła miała bardzo trudny wybór, ponieważ no, te różnice pomiędzy gospodarstwami były bardzo niewielkie. Kapituła nie tylko ocenia wyniki produkcyjne tych gospodarstw, jak gdyby może jest podstawą, ale również wiele innych czynników, między innymi stan hodowli z tak zwanym dobrostanem dla zwierząt. Jeśli chodzi o uprawy, to oczywiście związane to jest też również z ekologią w gospodarstwach. No i oczywiście, co trzeba należy podkreślić, a ja już powiedz tam znam od wielu lat, jak pan doktor mówił, 20 już edycja, kiedy na początku żeśmy z tym konkursem startowali, to nasze gospodarstwa w wielu wypadkach przegrywały z tymi typowo poznańskimi, tym obejściem w gospodarstwie, a w tej chwili to obejście naprawdę bardzo piękne. Zawsze jest ta część produkcyjna od tej mieszkalnej, wydzielona po prostu, że zawsze można zachować odpowiedni porządek wokół tego gospodarstwa. No i oczywiście ta cała mechanizacja, która jest wprowadzana w zadawaniu pasz, usuwaniu obornika i tak dalej, to wszystko też wpływa na obraz tego gospodarstwa. I to też jest istotne, bo później te gospodarstwa nasze, które są laureatami, są zgłaszane do Wielkopolskiego Rolnika Roku i no, trzeba się pochwalić, bo to jest taka prawda, że praktycznie jak jest 35 powiatów, no to a nominowanych czy jest 20 gospodarstw z całego województwa, 10 jest laureatów, powiedzcie, w województwie wielkopolskim, to od szeregu lat jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy nie mieli laureata tutaj w konkursie wielkopolskim. Tak było również i w roku bieżącym, kiedy gospodarstwo państwa mizernych z gminy Krams było laureatami, były gospodarstwa nominowane też do Wielkopolskiego Rolnika Roku, czyli oceniając to na tle wielkopolskie, no, świadczy to o tym wysokim poziomie naszych gospodarstw. Panie starosto, podobnie jak w poprzednim roku, tym dożynkom też będzie przyświecał cel charytatywny. Będziemy zbierać wszyscy fundusze na leczenie małej dziewczynki. No to jest bardzo szczytny cel i tutaj powiat jest całkowicie za tym, tak w ubiegłym roku, włączamy się do tego po prostu. Nic nam to przecież nie przeszkadza, żebyśmy po prostu mogli tutaj również ten szczytny cel, a bardzo ważny, istotny dla no, dzieci mamy tutaj na myśli przecież, żebyśmy mogli powiedzieć w jakiejśkolwiek przy tej okazji wspomóc leczenie tych dzieci czy opiekę nad nimi. Panie burmistrzu, wiemy, że kalendarz imprez kulturalnych na terenie gminy Rychwał jest zawsze bardzo bogaty. Te dożynki też będą okazją do tego, aby zapromować troszkę samorząd Rychwała, gminy, mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców. I wiemy, że też ta impreza na pewno przyciągnie i myślę, że pan burmistrz zaprosi mieszkańców nie tylko powiatu kolińskiego, ale zapewne i sąsiednich gmin. Tak, tradycyjnie dożynki to jest wydarzenie ważne dla danej gminy, a w tym roku, jeśli to są dożynki powiatowo-gminno-parafialne, to tym bardziej
nam jest miło i oczywiście wszystkich mieszkańców powiatu konińskiego i nie tylko zapraszamy, a więc 21 godzina 14 rozpoczynamy mszą. Korowód będzie pół godziny prędzej się ustawiał i od godziny 15 już będziemy w parku miejskim. Ale tak jak wspomniał pan redaktor, oczywiście to jest tak, że my staramy się, by co jakiś czas faktycznie coś się działo i to jest takim elementem wpisującym się w ten cały ceremoniał. Bardzo fajnie, że samorząd powiatu konińskiego przekazuje tą pałeczkę coraz to kolejnej innej gminie, że właśnie z jednej strony każda gmina ma takową szansę, ale również fajne jest to i tutaj chciałbym to podkreślić, że ustaliliśmy to na aglomeracji konińskiej, ale przecież mówiliśmy o tym, to już jest od wielu lat, że pozostałe gminy współuczestniczą też w tym wydarzeniu, czyli ogromne podziękowania dla wszystkich, bo przecież to jest łatwiej, żeby z jednej strony nas wszystkich jakby pokazać, a przecież to, jak ważny jest ten element, czyli wspomniane tutaj wielokrotnie, to bezpieczeństwo żywieniowe jest ważną rzeczą. Również wszyscy to rozumieją, bo jeśli ja powiem, że tydzień w przeciągu kolejnych dwóch tygodni będziemy mieli tożynki parafialne w gminie Rychwała, więc z jednej strony w Grochowach, tydzień później dwa tygodnie w Kucharach Kościelnych, by nie wspomnieć już o 11 września, gdzie będą kolejna edycja imprezji muzycznych, a więc faktycznie tych wydarzeń jest sporo, ale to wydarzenie w tej chwili jest dla nas najważniejsze i wspólnie z samorządem powiatowym, panem starostą, radnymi Rady Powiatu Konińskiego, również radnymi Rady Miejskiej i wszystkimi pracownikami włożymy ogrom wysiłku, by wszyscy mieszkańcy zauważyli, że to jest ważne i żeby nasi rolnicy czuli się również docenieni, bo staramy się to mówić nie tylko właśnie w tym dniu, ale pamiętać o rolnikach wielokrotnie, a takim przykładem na to było to, co się wydarzyło faktycznie 17 stycznia, później w lutym miesiąc później, kiedy te tragedie, które dotknęły rolników i wtedy wszyscy również właśnie mówię o samorządach gminnych, ale również o powiatowych. Byliśmy wielką rodziną i wspieraliśmy tych, którzy doznali jakiegokolwiek uszczerbku właśnie w ich majątku. I na koniec, panie starosto, poproszę też o kilka słów do mieszkańców powiatu. O to, aby pojawili się 21 sierpnia, podziękowali za ten trud wszystkim rolnikom, ponieważ my wszyscy tak naprawdę korzystamy z tej pracy, z tych płodów, które rolnicy co roku wytwarzają swoją ciężką pracę. Szanowni Państwo, jak powiedziałem na początku, rok 2022 nie jest łatwy dla rolników. Dlatego też tym bardziej z wielką szczerością chcemy zorganizować te dożynki. Chcemy naprawdę szczerze, z pełnym poświęceniem podziękować wszystkim rolnikom za ich rolniczy trud, za to, że mimo tak trudnego czasu na pewno tradycyjnie mówiąc, polskiego chleba na polskim stole nigdy nie zabraknie. I dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rolników z całego powiatu na święto 21 sierpnia, na święto plonów do Rychwała, abyśmy się mogli spotkać, wzajemnie sobie podziękować i wyróżnić wszystkich tych, którzy na to wyróżnienie zasługują wszyscy rolnicy naszego powiatu. Część, którzy zostaną wyróżnieni w postaci powiatowego tytułu powiatowego rolnika roku, to jest jak gdyby takie symboliczne podziękowanie dla wszystkich rolników z naszego powiatu. I my wszyscy przyłączamy się do tych podziękowań i zaproszeń. Dożynki powiatowo-gminno-parafialne w Rychwale odbędą się już 21 sierpnia i my także będziemy tam z naszą kamerą. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj pan starosta koliński Stanisław Bielik. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na dożynkach 21 sierpnia. I pan Stefan Dziamara, burmistrz Rychwała. Dziękujemy. Gościnna Ziemia Rychwalska zaprasza. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.